Temat kryzysu wodnego pojawia się ostatnio co roku, wtedy kiedy zaczyna nam jej brakować, wiosną, w lecie, wtedy kiedy mamy zakwity glonów czy toksycznych sinic w zbiornikach czy nad morzem. Mówimy o problemach z wodą. Trudno sobie wyobrazić, że to będzie znowu w przyszłym roku w lecie. Teraz jesteśmy tutaj jesienią na torfowisku Pulwy na Mazowszu, na dużym zmeliorowanym kiedyś bagnie. Torfowiska są tym miejscem w krajobrazie, gdzie możemy wodę zatrzymać, gdzie możemy uratować się przed jej deficytami pojawiającymi się w lecie, ale musimy zmienić sposób gospodarowania. Musimy odejść od spuszczania wody z krajobrazu, tak jak tutaj za mną na tym prostym jak strzała oczyszczonym niedawno rowie, bez żadnej zastawki na trasie wody. Bo ta woda, która teraz tym rowem spływa, może nas uratować w lecie i może nam pomóc przystosować się, zaadaptować się do zmiany klimatu, która nie zwalnia, a my ją sami przyspieszamy. Idea osuszania torfowisk musi się kiedyś skończyć. Torfowisko odwodnione traci centymetr, nawet do kilku centymetrów swojej wysokości rocznie, ponieważ torf rozkładający się oddaje zgromadzony w nim węgiel z powrotem do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Inne pierwiastki spływają nam do wód powierzchniowych, a gleba stopniowo traci swoje właściwości. Ona traci swoją przydatność rolniczą, zaczyna się pojawiać limitacja potasem, zaczyna brakować wody, bo zaburzają się zdolności podsionkowe torfu. A ten dwutlenek węgla, który ulatnia nam się z gleb torfowych, to jest nawet 30 ton z hektara rocznie, a w skali Polski ponad 30 milionów ton, czyli około 10% naszych antropogenicznych emisji z gospodarki. To jest bardzo dużo, więc zmieniając gospodarowanie na torfowiskach, zatrzymując tą wodę, możemy nie tylko zaadaptować się do zmiany klimatu, a bez wody tego nie zrobimy, ale możemy również częściowo ograniczyć zmianę klimatu w tej części, za którą odpowiedzialne jest rolnictwo. Odwodnieniowe rolnictwo na torfowiskach. Ocieplenie klimatu to tło dla kryzysu wodnego i nasze perspektywy kolejnych lat w coraz cieplejszym klimacie z coraz większymi deficytami wody. Ale główną przyczyną są nasze wybory w gospodarce wodnej. Regulacja rzek miała na celu odzyskanie przestrzeni zajmowanej przez doliny rzeczne, przez meandrującą rzekę i mokradła nadrzeczne. Niewielka rzeka Kluskówka, okolice Serocka, dopływ Narwi. Jesteśmy tu świeżo po pracach utrzymaniowych. Widać wyrzucone na brzeg namuły z dna rzeki. W efekcie zyskujemy możliwość prowadzenia gospodarki rolnej bezpośrednio przy rzece. Ale tracimy te funkcje, które rzeka i tereny nadrzeczne nam dawały. Oczyszczanie wód z nawozów stosowanych na polach w okolicy, retencja wody i podtrzymywanie różnorodności biologicznej. W końcu te ekosystemy słodkowodne i mokradła nadrzeczne to są najbogatsze nasze ekosystemy, najszybciej tracące gatunki. Więc to, czy my tą wodę spuszczamy z krajobrazu, tak jak tutaj, czy będziemy się starali ją zatrzymać, to jest nasz wybór. I to jest kwestia rozważenia, co jest priorytetem. Czy koniecznie musimy te kilkaset metrów od rzeki wykorzystywać na cele produkcji żywności, czy możemy dokonać kompromisów, zatrzymać tu wodę, oczyścić wodę i sprawić, że nasze ekosystemy, nasze środowisko będzie w trochę lepszym stanie. Utrzymywanie tego status quo jest na pewno łatwiejsze niż zmiana filozofii, niż renaturyzacja rzek, tworzenie bagiennych stref buforowych. Zresztą przywrócenie tej rzeki też nie jest łatwe. Działka geodezyjna, którą mają do dyspozycji administratorzy tych wód, jest wąska. Po melioracjach, regulacjach rzek były przekształcenia gruntów, które spowodowały, że my nie mamy teraz miejsca, żeby przywrócić naturalną rzekę. Tutaj trzeba pewnej rewolucji w myśleniu, trzeba specjalnych dopłat dla rolników, którzy zgodzą się na przywrócenie bagiennych stref buforowych po to, żeby zmniejszyć koszty rolnictwa dla środowiska, po to, żeby nawozy nie spływały bezpośrednio do wody. Potrzeba wykupów gruntów być może, no i potrzeba specjalnego ustawodawstwa i specjalnych instrumentów prawnych i finansowych, żeby to się zadziało. Jesteśmy nad rzeczką Pokrzywnicą, niewielki dopływ Narwi. To jest jedna z niewielu małych rzek na Mazowszu, w zlewni Narwi, gdzie zachowały się jeszcze bagienne strefy buforowe między obszarem rolniczym
a rzeką. Zachowały, a nawet częściowo odtworzyły. Rzeka jest częściowo uregulowana. Nieczyszczona, brak rowów spowodowała, że roślinność bagienna wróciła. Te łąki bagienne są koszone przez lokalnych rolników, wykorzystywane na ściółko, również na siano, może nie idealne, ale co my zyskujemy dzięki temu, że tutaj jest woda? Zyskujemy po pierwsze jej zatrzymywanie, jej retencję. Po drugie zyskujemy oczyszczanie tej wody. Tam mamy żyzne nawożone łąki i pola orne. Tutaj mamy rzekę. Po drodze nawozy spływające z tych pól są filtrowane przez tą roślinność i glebę bagienną. Denitryfikacja powoduje, że azotany przekształcają nam się z powrotem w azot atmosferyczny, który wraca do powietrza. My nie mamy innej szansy, żeby oczyścić zanieczyszczenia rozproszone ze źródeł rolniczych, niż odtwarzając bagna nad rzekami. I taka działalność powinna być przedmiotem specjalnych dopłat, dotacji ze strony państwa, ze strony Unii Europejskiej dla rolników. I takie rozwiązania również zakłada nowa wspólna polityka rolna. To nie jest tak, że musimy oddać przyrodzie wszystkie zmeliorowane tereny. Na części z nich powinniśmy zmniejszyć poziom drenowania, tak żeby zachować jak najwięcej wody i zmniejszyć emisję. A na części rzeczywiście powinniśmy albo oddać te grunty przyrodzie, żeby zretencjonować wodę i oczyścić tą wodę, zanim spłynie do rzeki i ograniczyć emisję, albo powinniśmy przejść na tak zwane rolnictwo bagienne, czyli uprawę roślin w warunkach pełnego nawilgotnienia torfu. Są to rozwiązania, które są coraz popularniejsze w Europie. Z roślin bagiennych, z pałki, trzciny można produkować energię, można produkować materiały ociepleniowe czy budowlane. To są rozwiązania, o których mam nadzieję wkrótce nakręcimy kolejny film, kiedy powstaną takie pilotowe obszary tutaj na Mazowszu, bo w innych częściach Polski już mamy. Ponownie rzeka Kluskówka, parę kilometrów niżej, odcinek meandrujący. Żeby przebyć ten sam fragment Doliny Rzecznej, woda tutaj pokonuje kilkukrotnie dłuższą trasę niż na odcinku uregulowanym. W ten sposób podtrzymuje poziom wody w dolinie, nie drenuje nam krajobrazu. Więc jeśli mamy zrozumieć, jaką rolę naturalna rzeka odgrywa w retencji wody, to musimy nie tylko policzyć wodę w korycie. Musimy pomyśleć, jak ona wpływa na drenowanie całej doliny i całej okolicy. A przy okazji, to jest ochrona przyrody. To tutaj nad tą rzeką siedzą bobry i nikt im tych tam nie rozwala, ponieważ woda spiętrzona przez ich tamy nie zalewa sąsiadujących łąk czy pól, bo mają te kilkaset metrów dla siebie. Tutaj mamy naturalne targiska ryb, tutaj mamy w końcu siedliska mnóstwa ptaków nadrzecznych, które wzbogacają nam różnorodność biologiczną wsi. Zachowanie wody na obszarach rolniczych i zadbanie o jej jakość w rzekach to nie jest tylko zadanie dla rolników. Właściciele gruntów nie zrobią tego przecież sami. To jest zadanie dla decydentów i administracji zarządzającej ciekami. To powtórzę jeszcze raz. Żeby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym, potrzebujemy wody. Będzie jej coraz mniej, ponieważ podgrzana atmosfera mieści więcej pary wodnej. W czasie letnich upałów pola, łąki, ogrody będą wysychać nam bardziej. Musimy zatrzymać tą wodę, zanim ona trafi do rzeki. Możemy ją zatrzymać na terenach rolniczych, podwyższając nieco poziom wody na nich. Możemy zatrzymać ją, oddając przyrodzie część terenów nadrzecznych i część zabranych jej kiedyś mokradeł. To są nasze nowe priorytety. Musimy zmienić paradygmaty myślenia, paradygmaty gospodarowania wodą. Rolnicy mogą w tym pomóc, ale trzeba im też pomóc odpowiednio skonstruowanymi dopłatami, instrumentami prawnymi i doradztwem. A jeżeli to zrobimy, to przyroda też nam się odwdzięczy i bobry, z którymi teraz walczymy, będą naszymi sprzymierzeńcami w ochronie zasobów wodnych.